Wszystko jest w porządku. W tej właśnie chwili, kiedy siedzisz i oglądasz ten filmik, to nagranie, wszystko, absolutnie wszystko jest w porządku. Cokolwiek czujesz, jakiekolwiek myśli pojawiają się w tobie, wszystko jest w porządku. Nie musisz absolutnie niczego naprawiać. Nie musisz absolutnie nic robić, żeby zmieniać to, co jest w tej chwili, to, co się wydarza, to, jaki ty jesteś, to, co czujesz, co myślisz. Wszystko jest w porządku. Nie chodzi o to, żeby traktować to jako wymówkę. Wymówkę dlatego, żeby robić, co nam się podoba. Chodzi o to, żeby w pełni zaakceptować siebie i ten świat, tą rzeczywistość, w której przyszło nam żyć. Kiedy akceptujesz siebie, akceptujesz świat wokół, akceptujesz to, co dzieje się na zewnątrz, to, co pojawia się w tobie, w jaki sposób zmienia się to, jak doświadczasz tego życia, to, jak doświadczasz siebie. Niekoniecznie ty się zmienisz, niekoniecznie świat zmieni się wokół ciebie, ale zmieni się sposób, w jaki go doświadczasz. Wraz z taką akceptacją przychodzi do naszego życia więcej lekkości, więcej swobody. Kiedy przestajemy opierać się temu, co i tak się wydarza, temu, kim i tak jesteśmy. W naturalny sposób otwieramy się na to, czym to życie jest w swojej esencji, czym my jesteśmy w swojej esencji. W naturalny sposób pojawia się taka otwartość, pojawia się ta akceptacja właśnie. I nie jest to akceptacja stworzona przez ciebie. Nie jest to, nie ma tam ciebie, który coś może zaakceptować. Jest to akceptacja, która w jakiś sposób po prostu płynie, po prostu się pojawia. Wyłania się coś, co zawsze było. W tym, czym naprawdę jesteśmy, wszystko już jest zaakceptowane. Już jest przyjęte. W tym miejscu wszystko jest w porządku. Kiedy to
zaczynamy to widzieć i dostrajamy się do tego. To nasze ludzkie doświadczenie. Również zaczyna przejawiać ten spokój. Nasze ludzkie doświadczenie może wtedy się wreszcie odprężyć. Kiedy pozwalamy sobie żyć właśnie z miejsca tej świadomości, która przyjmuje wszystko takie, jakie jest. Cokolwiek się dzieje, wszystko jest w porządku. Kiedy umysł próbuje wciągnąć Cię w swoje historie na temat tego, jaki powinieneś być, co powinno, a co nie powinno się pojawić w Twoim doświadczeniu, to możesz zauważyć ten ruch. I wiedząc, że to nie ma nic wspólnego z Tobą, z prawdziwym Tobą, możesz pozostać w tym miejscu, w którym wiesz, że wszystko jest w porządku. I nie dać się wciągać w historie, które podpowiada Ci umysł. Które czasami wydają się bardzo prawdziwe, a jednak to tylko historie. Ty jesteś czymś więcej. Jesteś czymś, co jest wolne od tych wszystkich historii. Co jest czyste. Coś, co jest obecne i nietknięte przez żadną myśl, czy też emocje. Częściej wracasz do tego miejsca, tym bardziej otwierasz, tym bardziej to ludzkie doświadczenie otwiera się na tą prawdę, którą jesteś, na tą wolność, na tą czystość. Czyste i wolne istnienie. Wszystko jest w porządku.